Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku AgroStudia. Ja nazywam się Radosław Wilk, a moimi dzisiejszymi gośćmi są zastępca redaktora naczelnego magazynu i portalu Farmer, pan Wojciech Konieczny, produkt menadżer firmy Intermag, pan Wojciech Kępka oraz produkt menadżer firmy Ciech Sarzyna, pan Rafał Filip. Dzień dobry. Panowie, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o stanie plantacji ozimin. Jesteśmy w trakcie ruszenia wegetacji wiosennego ruszenia wegetacji. W zeszłym roku z doświadczenia wiemy, że ten start był trudny, ponieważ głęboka susza w zeszłym roku i przymrozki majowe spowodowały, że rolnicy zaczęli mocno martwić się o plon. Sytuacja odwróciła się oczywiście w czerwcu, kiedy spadły obfite deszcze i wszystko skończyło się dobrze. Jednak tegoroczne oziminy też nie miały łatwo. Przebieg jesieni, czyli mocno deszczowa pogoda, później zima. No właśnie, jak ona wpłynęła na stan plantacji oziminy w Polsce? Panie redaktorze, gdyby mógł Pan nam przybliżyć tę sytuację. Jeżeli mówimy o oziminach, to proponuję, żebyśmy się skupili na dwóch gatunkach, które są najważniejsze dla polskiego rolnictwa ze względu na obszar uprawy chociażby. Czyli na pszenicy ozimej, no i na rzepaku ozimym. Może zaczniemy od rzepaku ozimego, bo agrotechnicznie siany jest wcześniej. No więc tak, żeby to było tak jak w rolnictwie, wszystko po kolei. Okres siewu i w początkowej wegetacji od strony warunków pogodowych był bardzo sprzyjający dla tej rośliny. No ale niestety pod koniec września, mniej więcej 27-8, rozpoczął się okres bardzo słotny. Przez dwa tygodnie mieliśmy non-stop opady deszczu, mniej lub bardziej intensywne, ale spowodowało to, że zahamowane zostały wszelkie prace agrotechniczne w tej uprawie. Nie można było nic zrobić. Skończył się okres dwóch tygodni opadów deszczu. Trzeba było jeszcze poczekać, żeby móc w ogóle wjechać w pole. Nie opryskamy roślin, które są mokre, prawda? Oczywiście jest. Nie wjedziemy, nie wiem, z herbicydem, no bo nam opryskiwacz w ogóle ulgnie. Nie będziemy go w stanie wyciągnąć później z pola. Także odbiło się to na stanie roślin. Szereg plantacji nie zostało na porę ani odchwaszczone, ani ochronione przed chorobami grzybowymi. Nie zostały również zastosowane retardanty, żeby skorygować budowę morfologiczną rzepaku, więc mamy część plantacji mocno wybujałych dzisiaj, a to jest efekt tego, czego się nie zrobiło jesienią. W wielu wypadkach znowu warunki listopadowo, czy nawet grudniowe nie pozwoliły, chodzi mi o temperatury, na wykonanie, czy na drobienie tego, co nie można było zrobić we wrześniu, czy na początku października. Także zima co prawda była. Wszyscy moi koledzy dziennikarze opowiadają w prasie głupoty na temat ostrej zimy. Co to ze wschodu miał być jakiś tam potwór ze wschodu? Proszę Państwa, zima dla rolnictwa była normalna, wręcz lekka. Prawdziwej zimy mieliśmy 4 dni w styczniu, kiedy temperatura spadała do minus 20 stopni, przy czym jeszcze mieliśmy niewysoką, ale jednak okrywę śnieżną, która zdecydowanie łagodziła te warunki. Także nie słuchajcie, jako rolnicy, nie słuchajmy w ogóle tych pogodynek, tylko powinniśmy mieć własne pogodynki rolnicze. Pewnie dawno nie było zimy i stąd takie emocje. taka reakcja, prawda? Oczywiście. Minus 8, Boże, ojejku, ale mróz. Niespotykane po prostu. No na dzisiaj, co widać? Z rzepakiem. Rzepak jest generalnie bardzo głodny. Deszcze, które wystąpiły w październiku, wypłukały znaczną ilość składników pokarmowych w głąb gleby. Z kolei te opady deszczu sprawiły, że rzepak nie dążył korzeniem głęboko w dół. Nie było takiej potrzeby. Płytki system korzeniowy, rozłożony. To się na bardzo wielu plantacjach powtarzało. W tej sytuacji w listopadzie no, trudno było już uzupełnić te składniki pokarmowe, no bo każdy się bał, że jak zastosuje na przykład azot,
to uwodnienie tkanek będzie tak duże, że nie daj Boże przyjdzie nam mróz, no to diabli wezmą całą plantację. A prowadzenie plantacji rzepaku jest naprawdę bardzo kosztowne. Ja tak szacuję, że 2 tony nasion, circa about, spłaca. To są koszty. Dopiero to, co jest powyżej, to jest jakiś zarobek dla rolnika. Także na pewno brakuje potasu, na pewno brakuje azotu. Z tego, co widziałem, brakuje magnezu. Ale to nie są jedyne pierwiastki, jakie powinny teraz do roślin trafić. No one muszą, azot musi być wsparty na przykład siarką, bo jest zupełnie wtedy co innego. Fioletowe są rzepaki, bo brakuje fosforu. Fosforu nie pobiorą rośliny ze względu na temperaturę. W związku z tym dobrze byłoby na przykład na list nie podać związki fosforowe. Ale nie tylko. Oczywiście. Tak, i o tym porozmawiajmy. Głodny rzepak. Dostarczamy w nawozach doglebowych część składników makroelementów. Ja tak wpadnę w słowo, bo to jeszcze chodzi o to, że głodny rzepak to jest słaby rzepak. Słaby rzepak to jest rzepak podatny na choroby, no i na choroby grzybowe. Oczywiście. Tak, zaraz do tego. No bo na pochyłe drzewo to i koza wskoczy, prawda? Oczywiście. Jest. I pytanie, czy najpierw karmimy, czy najpierw chronimy? Najpierw karmimy. Najpierw karmimy, dlatego... Proszę. Dlatego porozmawiajmy o tym szerzej. Jak dokarmić rzepak, jeżeli chodzi o mikroelementy? No właśnie, mamy taką sytuację, że zanim rośliny będą mogły sobie pobrać składniki pokarmowe z gleby, to jeszcze troszeczkę czasu upłynie, zanim będzie optymalna temperatura i te składniki troszeczkę się nam podniosą do góry i będą dostępne dla roślin. Dlatego taki skrót myślowy, podniosą do góry, dlatego że one zostały wypłukane, tak, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie ewaporacja, w związku z tym woda wędruje z dołu glebą do góry. No i wtedy wynosi składniki pokarmowe. To tak, taka dygresja, żeby było wiadomo, o co chodzi. No właśnie, ale w tym momencie możemy roślinom dostarczyć składniki pokarmowe dolistnie. Tak. Możemy zastosować opryski dolistne i to nie tylko makroelementy, ale może przede wszystkim musimy dostarczyć roślinom mikroelementy, które są dla nich niezbędne. Tutaj w przypadku rzepaku, to chyba się pan ze mną zgodzi, musimy dostarczyć przede wszystkim bor. Tak. Bor jest tutaj niezbędny dla rzepaku. I ale to w 2 porcjach. Oczywiście, że tak. Ale bardzo ważne jest też to, żeby dostarczyć inne niezbędne składniki pokarmowe. Mam tutaj na myśli mangan, miedź. Może mieć niekoniecznie w przypadku rzepaku, ale w przypadku pszenic ozimych. Tutaj jest bardzo duże zapotrzebowanie na te składniki pokarmowe. W jakiej formie dostarczamy mikroelementy? Jak najskuteczniej, najszybciej je dostarczyć? Musimy je dostarczyć w takiej formie, aby były po pierwsze dostępne dla roślin, po drugie bardzo szybko i skutecznie pobierane i po trzecie ekspresowo przy takich temperaturach wykorzystane, tak żeby budowały się w tkanki roślin i spełniły swoją funkcję. Co więcej, możemy rośliny zastymulować do wzrostu. Mam tutaj na myśli preparaty, które zawierają pierwiastki korzystne. Możemy zastymulować rośliny do szybszego wzrostu, szybszego rozwoju, wzmocnić ich odporność na presję patogenów. Mhm. Jest to bardzo ważne, dlatego że za chwilę będziemy mieli przesilenie wiosenne. Czyli będziemy mieli równonoc, rozpoczną się doby, gdzie dzień świetlny jest dłuższy niż noc. W związku z tym to jest bardzo silny czynnik środowiskowy oddziałujący na rośliny i skłaniający je do jak najszybszego przejścia w fazę rozwoju generatywnego. Więc my musimy teraz wybudować fabrykę jak najszybciej. Zgadza się. Żeby później ta fabryka mogła dawać w kwiaty i w łuszczyny. To, co damy roślinom teraz, zaprocentuje tak później w plonie. Tak. I tutaj ten pośpiech jest bardzo wskazany. Czy takie kompleksowe dokarmienie zarówno nawozami doglebowymi, jak i mikroelementami spowoduje lepszy rozwój systemu korzeniowego na długość? To znaczy, czy on przygotuje to rośliny na ewentualne niedobory wody w kolejnych miesiącach? Ale oczywiście. W przypadku rzepaku niezwykle istotne jest to, żeby rozwinął bujny system korzeniowy, po to, żeby jak największą powierzchnią chłonąć te składniki z gleby. Mhm. I tutaj w obecności niektórych pierwiastków, mikroelementów czy tych pierwiastków korzystnych dochodzi do większego i szybszego rozwoju systemu korzeniowego, dzięki czemu na przykład fosfor jest lepiej pobierany z gleby. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że w wypadku rzepaku łan jest wysoki, relatywnie wysoki. Tak. Środek ciężkości jest wysoko, w związku z tym ten łan jest podatny na wyleganie. Jak jest słaby system korzeniowy,
strach i leży, ale to tak leży płasko, jak zboże się potrafi położyć. Mhm. No tak, możemy tutaj... Bo normalne tak, wychylenie ławy rzepaku to jest normalne. Jasne, więc właśnie dlatego tak, przechodząc do chorób i tak naprawdę do regulacji pokroju... Tak, mamy rzepak mamy tak. nakarmiony, skupmy się mamy nakarmiony, więc na kolejna najważniejsza wybija rzecz. Wybija nam pęd główny. Musimy go wyregulować odpowiednio, tak. żeby przytrzymać jego tą energię, żeby stożek wzrostu utrzymać jak najbliżej gruntu, żeby energia została skierowana na budowę pędów bocznych, co jak wiadomo, no, to nam tworzy tak naprawdę 80% plonu. Więc to jest jedna rzecz, czyli odpowiednia regulacja, która też wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Prawidłowo wyregulowany łan jest równiejszy, czyli równomierny dostęp do promieni słonecznych, czyli równa fotosynteza, równe dojrzewanie, łatwiejszy zbiór, tańszy, bardziej ekonomiczny. Nie ma pękania łuszczyn. Nie ma łuszczyn, czyli nie ma osypywania, nie ma wylegania. No, czyli mamy szybki zbiór dobrych nasion, więc tutaj rekomendacja z mojej strony jest to stosowanie produktu Dowo 375, który zawiera 250 gram paklobutrazolu, który odpowiada za regulację, czyli przytrzymanie tego stożka wzrostu jak najniżej, oraz difenkonazol, który odpowiada za choroby, między innymi cylindrosporiozę, czyli białą plamistość liści rzepaku oraz suchą zgniliznę. Więc to jest jedna rzecz, którą rekomenduję. Kolejny produkt, który zaliczany jest do grupy triazoli, jest to metkonazol, czyli Mikosar 60 SL, zawiera 60 gram. Jest to bardzo silnie, szybko działający triazol, który zarówno zabezpieczy nam plantację rzepaku i przed chorobami, i również też zadziała nam jako regulator, czyli również wykona nam tą pracę regulującą, co w przypadku rzepaku jest niezmiernie ważne. Wiemy już co z rzepakiem, panie redaktorze, co z pszenicą. Pszenicą, królową polskich zbóż. Tak. Tak opowiadałem o rzepaku i może jesteście panowie zdziwieni, dlaczego, skąd ja tak wszystko na temat tego rzepaku szeroko opowiadam. Otóż nasza redakcja w zeszłym roku, jesienią, podjęliśmy takie obserwacje właśnie pszenicy i rzepaku na dużym obszarze kraju w oparciu o wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego. Wybraliśmy je ze względu na to, że w tych ośrodkach prowadzone są doświadczenia porejestracyjne, doświadczenia odmianowe. Czyli korzystają z podobnej puli odmian, stosują identyczną technologię odnośnie wysokości nawożenia mineralnego, odnośnie intensywności ochrony plantacji, co pozwala nam na wyeliminowanie tego typu czynników w ocenie wpływu warunków siedliskowych na rozwój odmian. No, to jest troszeczkę zmienne, wiadomo, regionalnie. Wschód kraju to są ostrzejsze warunki klimatyczne, zachód bardziej łagodne. Niemniej jednak można sobie wyrobić lepiej opinię o sytuacji w danym gatunku. Nasz zespół w redakcji agronomów liczy 4. Rozjechaliśmy się, robiąc obserwacje na terenie województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego, czyli poszliśmy całym pasem wielkich dolin. Tak. Ten, który jest najbardziej dotknięty zwykle suszą, bo było domniemanie początkowo, że będzie sucho. No dokładnie. No bo przecież od kilku lat mamy sucho. Okazało się zupełnie odwrotnie. Niemniej jednak, co w pszenicy? Otóż, panowie, tutaj stała się rzecz dla wielu katastrofalna. Dlaczego? Pszenicę zaczynamy siać po 20 września. I mówiłem przy rzepaku, że około 27-8 września rozpoczął się okres słoty. 2 tygodnie opadów mniej lub bardziej intensywnych, ale uniemożliwiających cokolwiek. O ile w rzepaku to te rośliny już rosły, już się coś działo, niektórzy już zdążyli wykonać prace pielęgnacyjne pierwsze, o tyle tutaj nie można było nawet posiać pszenicy. Nie można jej było posiać jeszcze przez pewien czas po ustaniu opadów, ponieważ gleba była rozkisła, mokra, nie można było w żaden sposób wjechać. Poza tym
Pszenica trafia zwykle w stanowiska po na przykład kukurydzy ziarnowej, która nie była zebrana, a stała mokra, musiała wyschnąć i dopiero można było myśleć o tym, żeby wjechać tam z siewnikiem i siać pszenicę. I po buraku cukrowym. No klasyczne stanowiska takie pod pszenicę. W związku z tym pszenica ozima była siana generalnie bardzo późno, koniec drugiej dekady października i trzecia dekada października. No oczywiście byli artyści, którzy siali jeszcze później, bo przypomnę, że przy łagodnych zimach to potrafili siać pszenicę w grudniu. I przy łagodnej zimie udało się. No ale niestety, to jest margines. To jak ona wygląda w tej chwili? Jak ona wygląda w tej chwili? No więc ta wcześniej siana wygląda rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Jest doskonale rozkrzewiona. Ma po 4-5 rozkrzewień. Przy braku przerzedzenia zasiewu oznacza to, że należy już opóźnić stosowanie drugiej dawki azotu, bo jeżeli podamy w klasycznym odstępie 10-12 dni po pierwszej dawce, to co spowodujemy? Że zdopingujemy pszenicę do dalszego krzewienia się i będą niedogony. Niedogony krótkie, prawda? Z niewielkimi kłosami, często puste, to w ogóle para w gwizdek. Trzeba leciutko opóźnić, leciutko przegłodzić tę pszenicę, żeby ona straciła pomysł, żeby się krzewić. Niech ta para pójdzie w te 4-5 kłosów na jedną roślinę. Wtedy będziemy mieli długie, piękne kłosy, wyrównany łan, bo tutaj dbamy już o strukturę łanu w tym momencie, i na pewno coraz większe szanse na wysoki plon. Bo co tam będzie, to jeszcze nie wiemy, ale my ciągle... Ale potencjał już będzie budowany. Właśnie, ale potencjał jest. No także tu zagrożenia nie ma. Tu nie ma, ale to jest raptem według naszej redakcyjnej oceny jakieś 20-25% powierzchni pszenicy ozimej zasianej jesienią ubiegłego roku. Reszta niestety to jest właśnie ta późnosiana pszenica. Ona weszła w fatalnej kondycji w zimę, w przerwę wegetacyjną, bo ona wchodziła mając 3 liście. 3 liście to jest moment krytyczny dla zbóż, ponieważ do 3 liścia rośliny korzystają z zapasów zgromadzonych w ziarniaku. Dopiero po wytworzeniu 4 liści powstaje pierwszy węzeł krzewienia i zaczątek pierwszego pędu zakończonego kłosem. Zgadza się. No to jest taka prawidłowość rozwojowa u tych roślin. Jeżeli mamy węzeł krzewienia, to tam są cukry. Zgromadzone cukry to jest gwarancja, że ta roślina nie przemarznie. No, co ja będę fachowcom tłumaczył. Ale opowiadam, jak to wyglądało. Dlaczego tak było niebezpiecznie? Dobrze, że zima była taka, jaka była, ale na dzisiaj to pszenica powyłaziła nam marna. Jak to mówią, głodno, chłodno i do domu daleko. To co robimy? Głodna jak diabli. Głodna bardzo. Trzeba ją natychmiast ożywić. Nie tylko poprzez nawożenie azotowe, ale podobnie jak w wypadku rzepaku, dajemy jej wszystko, wszystko na tacy, łącznie z mikroelementami typu miedź. I potas. Potas i potas. No i oczywiście chronimy fungicydami, regulujemy pokrój, żeby zabezpieczyć ją. Takie chucherko jest, to nie wiadomo, czy przeżyje. Więc możemy dokrzewiać, dokarmiając zarazem. Tak, czyli w tej chwili, i dbając o choroby, żeby wzmocnić. Jeżeli taka kondycja jest tych roślin, czyli jest tak naprawdę ciężka, tak? Czyli musimy zarówno szybko zadbać o dobrą ochronę i szybko ją dokarmić. Tak, bo tutaj rozmawiamy również o dokrzewianiu, bo my dokrzywić możemy na 2 sposoby. Nie? Pierwsza to jest wysokie nawożenie azotowe, ale możemy również chemicznie dokrzywić. Tylko że wtedy regulator wzrostu nie dajemy przy BBCH 30-31, tylko 27-28. Do 29 maksymalnie. Tak, żeby przedłużyć wtedy fazę krzywienia. Dokładnie, i przedłużymy tą fazę przed wejściem jeszcze w fazę końca krzewienia, więc roślina będzie miała szansę nadrobić ten stracony czas. Tak. I jeszcze wybije nam jeden, powiedzmy, dodatkowy pęd. Czyli łączymy zabiegi dokarmiania dolistnego z ochroną? Oczywiście z bazą fungicydową jak najbardziej możemy łączyć. Jest to praktyka coraz bardziej powszechna.
Należy tylko pamiętać o prawidłowej kolejności dodawania do mieszaniny do zbiorniku, żeby nic się złego nie wydarzyło, ale jak najbardziej jest to praktykowane i ja również zalecam dodawanie bazy mikro- i makroelementowej do zabiegów fungicydowych. Pozwala to naprawdę na bardzo skuteczne i dobre działania też fungicydów, także jest to niezmiernie ważne. Właśnie bez mikroelementów rośliny sobie nie poradzą. Będą miały straszne niedobory, co później będzie skutkowało niższym plonem. Nie tylko niższym plonem, ale też słabszej jakości. Jak, tak. To będzie w rzepaku przede wszystkim bor, w zbożach, miedź, mangan, tak? Oczywiście, tak. I najważniejsze jest to, aby dostarczyć roślinom mikroelementy w formie, która będzie dla nich dostępna, łatwo przyswajalna i szybko wykorzystana. Mamy teraz tak dużą zmienność warunków pogodowych, że ciężko przewidzieć, co będzie za kilka godzin. Dlatego warto stosować rozwiązania, które zapewniają nie tylko szybkość tego dostarczenia, ale też bezpieczeństwo. Bardzo Państwu dziękuję za przedstawienie stanu plantacji i rekomendacje dla ozimin. Dziękuję również Państwu i zapraszam do kolejnego odcinka AgroStudio.